Witam po krótkiej przerwie. Wciąż jest ze mną Jarek Rybus, z którym rozmawiam. Jest. Żebyście nie mieli wątpliwości, siedzi tu. Rozmawiamy o blogach i blogersach. Doszliśmy do tematu pod tytułem Władza. Samo słowo brzmi potężnie. Fragment twojego filmu skupia się na spotkaniu blogerów z przedstawicielami rządu. Powiedz mi, czy blogerzy poczuli już władzę? Nie wydaje mi się, czy blogerzy... Znaczy, to jeszcze pewnie nie jest ten etap, również w ocenie samych bohaterów filmu. To jeszcze nie jest ten etap, kiedy można powiedzieć, mam bloga i mam władzę, aczkolwiek takie hasło też można znaleźć w internecie. Ten film powstał na etapie, kiedy takie pytanie według mnie należy zadać. To znaczy, co się stanie, kiedy blogi czy też internet będzie miał większą siłę oddziaływania niż teraz? Czyli jeśli będzie miał siłę oddziaływania, to ma też jakąś władzę w kształtowaniu poglądów, nastrojów społecznych. Co wydarzyło się w Afryce Północnej, gdzie poprzez microblogging czy inne serwisy społecznościowe były podsycane pewne ruchy tam rewolucyjne. Więc film powstał na takim etapie, kiedy takie pytanie, wydaje mi się, należy zadać. Natomiast nie uważam, że dzisiaj blogerzy taką władzę mają. Oczywiście mają wpływ na czytelników, na społeczności, przy czym grupa odbiorców nie jest jeszcze tak liczna jak mediów tradycyjnych. Ale już pewnie jakąś mają, co zaczynają dostrzegać marki, osoby publiczne, firmy, jak powiedziałem, którym zależy na dobrych relacjach z blogerami. Właśnie, powiedziałeś też o mediach tradycyjnych. Wydaje mi się, że w tej chwili jest trochę tak, że jednak blogerzy są pewną formą konkurencji dla tych mediów tradycyjnych. Natomiast jakby podlegają oni trochę innym regułom, prawda? Nikt nie sprawdza tego, co oni piszą. Nie obawiasz się, że może to w pewnym momencie zrobić się sporym zagrożeniem, tak? Wyobraźmy sobie blogera, który... No, jego opinie są dosyć istotne, dużo osób go czyta. W pewnym momencie może on zacząć pisać to, co będzie chciał, a nikt tego nie weryfikuje tak naprawdę. Znaczy, to już się dzieje. Bloger, czy nawet nie używajmy, nie musimy używać metki słowa bloger, żeby nie szeregować ludzi. Po prostu osoba, która korzysta z internetu, niekoniecznie musi mieć blog. Znaczy, może umiejętnie korzystać z serwisów społecznościowych i też docierać do nie mniejszej liczby odbiorców, użytkowników internetu. Przy czym też to też jest dyskusja druga akademicka, na ile użytkownik internetu nie jest członkiem społeczeństwa, tak? Na ile, czy to już jak gdyby się miesza przy takiej liczbie internautów. Więc wydaje mi się, że to już się dzieje, czyli osoby piszą same z własnych inwencji, czasami oczywiście stoją za tym jakieś kampanie marketingowe, ale to jest to jasno określone. I to, co powiedział Jacek Żakowski w dokumencie, to znaczy on jak jest w redakcji Polityki, w tygodniku Polityka, jak on pisze jakiś tekst, jakiś złożony temat, ważny, no to on konsultuje z osobami, z Janiną Paradowską, z innymi osobami, dziennikarzami, którzy no, mogą mu pomóc, wesprzeć w researchingu, nie wiem, w jakikolwiek sposób skomentować. Natomiast bloger, tutaj już cytuję chyba prawie dosłownie Jacka Żakowskiego, jest sam. I nie powiem mu, czy dobrze pisze, czy źle. No to są, blogi są typowo subiektywnym spojrzeniem i musimy mieć tego świadomość, spojrzeniem danej osoby, która prowadzi tą stronę, bądź też wykorzystuje social media. Mając w takim razie świadomość tego, że te blogi mogą być raz, że nieobiektywne, dwa, że no nie zawsze zgodne z prawdą, dlaczego tak bardzo je lubimy? Dlaczego chcemy je czytać? Jak twoim zdaniem to wygląda? Znaczy, jeszcze się odniosę do początku pytania. No nie są obiektywne, są subiektywne właśnie i taka jest różnica między, jeśli chcielibyśmy odwołać się do takiej podstawowej definicji mediów, czy dziennikarstwa rzetelnego, no to mamy taki tradycyjny skład na zupę, to znaczy mamy temat X i on jest komentowany przez jedną stronę, przez drugą, konfrontującą stronę, no i to czytelnik, jeśli nie ma na dole opinii, komentarza autorskiego dziennikarza, no to czytelnik, odbiorca sam musi sobie wyrobić zdanie, znaczy musi, jak w sądzie, tak, wyważyć sobie za i przeciw, co według niego opowiedzieć się za tematem. No, w przypadku bloga to jest, można powiedzieć, publicystyka, to znaczy z definicji to jest subiektywne spojrzenie, więc nie powinniśmy podchodzić do wpisów, według mnie, blogowych jako próby obiektywnego naśladowania dziennikarstwa.
To są z definicji subiektywne opinie. A dlaczego lubimy czytać? Nie wiem, być może to jest jakaś nowość. Być może czasami język, którego w redakcji tradycyjnej nie zaakceptowałby redaktor wydania. Mam na myśli też wulgaryzmy, ale oczywiście nie wulgaryzmy powodują, że te blogi czytamy. To jest taka pewna nowa forma, która po pierwsze jest szybka, jest multimedialna, pojawia się w przypadku blogów prowadzonych rzetelnie niemal codziennie. I są specjalistyczne, to znaczy jest blog poświęcony gotowaniu, interesuję się gotowaniem, śledzę, czytam ten blog o gotowaniu, interesuję się modą, śledzę blog o modzie, interesuję się nowymi technologiami, mam ulubione 2-3 blogi technologiczne i je czytam. No, medium drukowane zwłaszcza w cyklu tygodniowym, miesięcznym mi nie do końca zawsze to zapewni. Zagwarantuje mi jakąś analizę pogłębioną, znaczy jakąś klamrę złączy, prawda, miesięcznik. Natomiast w blogu mam codziennie reakcje i na to, co się dzieje, dajmy na to w świecie technologii. Warto zatem pamiętać, czytając blogi, żeby nie podchodzić do nich dokładnie tak samo, jak do mediów tradycyjnych. A ja, Jarku, jeszcze mam na koniec do ciebie jedno osobiste pytanie. Jak twoje doświadczenia z samego procesu tworzenia filmu i czy masz zamiar zrobić kolejny? Po tym, jak film się ukazał, stwierdziłem, że to był pierwszy i ostatni raz. To znaczy, tyle mnie kosztował czasu, energii, właściwie wszystkiego pod każdym kątem, że powiedziałem sobie, że to chyba to była przygoda z filmem i na tym się to skończy. Coś mi oczywiście tam kiełkuje w głowie, żeby przymierzyć się jeszcze do tego formatu, ale bazując już na doświadczeniach, to zaznaczam, że to jest debiut, pierwszy taki dokument, który zrobiłem, więc ze świadomością, że poruszałem się w terenie zupełnie dla mnie nieznanym. Ale dzięki ekipie, którą miałem, udało mi się przez to przejść. Zobaczymy. Może mi się uda, niekoniecznie może to będzie o branży IT, ale... No to czekamy na kolejne w takim razie. Dzięki wielkie. Dzięki.